kochani, istnieje coś takiego, co się nazywa reakcja Millarda. Pod wpływem temperatury białka wchodzą w reakcję z węglowodanami i wydziela się cudowny zapach spalonego pieczywa, znany od dzieciństwa, jak człowiek przechodził koło piekarni rano idąc do szkoły i czuł ten zapach. To w tej chwili ten zapach spalonego pieczywa wchodzi, na przykład idzie do Auchan i tam właśnie jest ten zapach spalonego pieczywa. Ten cudowny zapach z dzieciństwa. Chodzi taka kobieta z tym aerozolem i rozpyla ten zapach, gdyż to powoduje, zwiększa chęć kupowania jedzenia. Działa niezwykle na człowieka, niezwykle. I tak to jakoś dziwnie jest, że jak jesteśmy uzależnieni od pewnej substancji lub grupy substancji, które się wydzielają podczas pieczenia, a my je poznaliśmy i się uzależniliśmy, to potem bardzo trudno jest zrezygnować z tego. Niedawno zgłosił się do mnie pewien facet, żeby chciał też wyjść z cukrzycy, ale pod warunkiem, on chętnie z tej cukrzycy wyjdzie, on już ma dosyć cukrzycy, pod warunkiem, że on będzie mógł jeść pieczywo i przede wszystkim ciasto drożdżowe jego mamusi. Mamusia piecze takie cudne ciasto drożdżowe i z tego on nie będzie rezygnował. On jest gotów zrezygnować ze wszystkiego, żeby zrezygnować z cukrzycy, ale nie z ciasta mamusi. I kochani, informują po niektórych, że jeżeli zrezygnujesz z tego, co do tej pory jadłeś, co wpływało na twój mózg uzależniająco, przeżyjesz bardzo trudną sytuację głodu narkotycznego. Ale jak wyjdziesz z tego głodu narkotycznego, nagle otworzy ci się świat zupełnie nowych smaków, nie nowych w znaczeniu nieznanych, tylko nowych, że zauważysz, że coś, co do tej pory nie zwracałeś uwagę na coś takiego, jak na przykład u mnie, przyznaję, nie powtarzam tego nikomu, to była natka pietruszki, ta łodyżka od pietruszki, kochani. Jak to smakuje? Ja wiem, gdyby mi to ktoś powiedział, to rok temu to powiedział, że jest fiśnięty. Ale kochani, życzę wam wszystkim, żebyście byli fiśnięci, żeby otworzył się wam nowy świat cudownych smaków po rezygnacji z tego cudownego świata pysznych bułeczek, pysznych makaroników, pysznych chlebusiów, pysznych ciasteczek, pysznych słodyczy i wszystkiego, co ryżu i wielu innych węglowodanów, które wpływają na nas uzależniająco. Bo jeżeli będziesz w stanie przetrwać okres, przykry okres, kiedy ci będzie tęskno za ciastem mamusi, to nagle, jak włożysz do ust kawałeczek mandarynki, nie tylko, że poczujesz niebo w gębie, ale poczujesz radość. I tego ci życzę, abyś doszedł do momentu, kiedy czujesz radość z jedzenia, kiedy jedzenie nie tylko jest zdrowe, ale sprawia radość. I o tym już mówiłem w mojej piramidzie żywienia. Na samej górze to jest radość z jedzenia. Życzę ci tego. Matko.